Zawsze przed świętem zmarłych pani konsul prosiła, żeby jakby znaleźć groby tych, których chciałaby odwiedzić. I w tym roku był to grób tatka Smugały, ale stwierdziliśmy, że tu w Cieszynie na cmentarzu jest bardzo dużo osób zasłużonych. Dzisiaj odwiedziliśmy 4: Henryka Jasiczka, Haliny Pasekowej-Brannej, prezesa z lat 50., prezesa zarządu głównego z lat 50., pana Józefa Mruska, ale oczywiście przechodząc przez cmentarz, ponieważ duża reprezentacja zarządu miejscowego koła Czeski Cieszyn Centrum się zebrała, to przeszliśmy także wokół grobów ludzi, którzy pracowali dla tego koła, czy aktorów sceny polskiej. Na pewno są osoby, które co roku zasługują sobie na przypomnienie, tak jak pan Olszak, tak jak pan Jasiczek, ale w tym roku chcieliśmy jeszcze przypomnieć osoby, które odeszły od nas zupełnie niedawno. Odwiedzimy również grób Anieli Kupiec i prezesa rodziny katyńskiej, pan Pilich. To były osoby, które miałam zaszczyt poznać, miałam zaszczyt z nimi pracować i osobiście na pewno będzie mi ich brak i brakuje mi ich w tworzeniu kolejnych niesamowitych projektów. I tutaj właśnie zrodził się pomysł, że warto by zrobić takie zestawienie wszystkich działaczy zasłużonych w poszczególnych kołach. I zaraz na 29 na konwencie prezesów ten projekt przedstawię prezesom, by spisali po prostu z własnych kół wszystkich prezesów, wszystkie te najbardziej zasłużone osoby z krótkimi, bardzo krótkimi życiorysami, by w naszym archiwum były one zachowane. Dzięki nim my dzisiaj możemy korzystać z polskich domów i możemy organizować tradycyjne wydarzenia w każdym kole. Pamiętajmy o tym, że nasi przodkowie byli tutaj, mieli swoje korzenie i my jesteśmy kontynuatorami ich działania.